Siemano. Wow, zahaczyłem o kabel, widzieliście to? No way, live powtórka. Sami sobie powtórzcie, bo ja tak nie zrobię. Risk of Rain powraca! Ponownie. I dzisiaj... Dzisiaj nawet nie wiem, co zrobię. Nadal nie jestem tutaj z Anteriasem. Nadal nie gramy koopa. Przykra sprawa. Zagramy sobie na pewno na średnim poziomie. Już ostatnio to chyba robiliśmy normalnie. Graliśmy pilotem, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się nie mylę, nie wygraliśmy. A może wygraliśmy? To było już tak dawno, to było kilka dni temu, czujcie? Ja mam tyle rzeczy po prostu do robienia. Cały czas coś robię, cały czas w coś gram. Nie pamiętam o takich rzeczach. Możecie mi przypomnieć w komentarzu. Nie graliśmy na pewno jeszcze inżynierem. Nie graliśmy na pewno jeszcze loaderem. Zrób mi cure the loader. Nie graliśmy jeszcze enforcerem. Wow, ale policjant. To już? To tyle? Jo. Nie graliśmy jeszcze sniperem. I szczerze, ja bym zrobił takie enedurike fake. O, patrzcie co zrobię, dosłownie. Wpiszę sobie... Nie. Random number generator. Od 1 do 4. Bo mamy 4 postaci, którym chcemy zagrać, tak? Enforcer, inżynier, sniper i loader. I patrzcie teraz, patrzcie to. Uwaga, pokazuję ekran. Wygeneruj. 4. No i 4? 4 to będzie loader w takim razie. Zobaczmy, co on robi, bo ja nim grałem może raz w życiu. The loader is a high damage close combatant with a unique skill. Hydraulic gauntlet can be used... O, bo to można się przeciągać, chyba już pamiętam. Taki blitzcrank, jeżeli gracie w LoL'a. Pattern nearby enemies for 120% damage'u. Every third hit, okej, trzeci hit silniejszy. Na 2 sekundy robi się nieśmiertelny. Jestem szybszy. Hydraulic gauntlet, to się przyciągam do kogoś. I zadaję damage. I mogę strzelać do góry, to ważne. No i ultimate, to rzucam lightning rod. Aha, czyli to taki ultimate tej. Winston z Apexa. Watson, ale wiecie, o co chodzi. Dobra, no to lecimy. Zagramy czymś takim. Ale on jest szybki! Ale to, o nie, to trzeba klikać. Patrz, ja muszę klikać. Bo jak kliknę raz, to on uderza raz. O nie, to niedobrze. Niedobrze, bo mi się nie będzie chciało klikać. Pewnie to można wyłączyć. Patrzcie, to jest właśnie fajne. Musi być gdzieś accessibility options. I musi być, prawda? Nie? Czemu? Rapid fire. O, to chyba zadziała, prawda? Tak, działa. Jak dobrze, dziękuję. W sensie, bo to chodzi o to, że... To nie chodzi o to, że ja jestem jakiś ograniczony i po prostu nie potrafię tego robić, ale to jest po prostu nieprzyjemne. Czemu mam klikać przycisk, który, wiesz, to nie jest tak, że to wymaga jakiegoś skilla, timingu, czegokolwiek. To jest po prostu irytujące w ten sposób, jeżeli trzeba to robić tak. Tak, to sobie mogę trzymać i jest git. Co robi i? Rakiety. Ta rakieta? Referencja? Niemożliwe. Brakuje mi pieniędzy. W grze komputerowej również. Spróbuj zrobić tak, o, jak to działa? No bije. Ale nie jakieś mocne to jest. Ale zgaduję, że to nie znika, albo znika bardzo... Bardzo długo stoi, dopiero aha, to nawet nie. Ej, to gówniany jest ten jego ultimate. Mam pelerynę, normalnie to widać! Nie wiedziałem, że ją widać. Ej, niemożliwe, mam pelerynę. Huge. Dobra. Co to jest? Drop and detonate 50% of your money. Nie wydaje mi się. Fajne może by to było na... Jakichś ostatnich bossów. Czy coś. Żeby ich one-shotować, jeżeli się jest bogatym. No ale uważam, że mi to raczej się nie przyda za bardzo. W sensie nie chcę marnować pieniędzy na pewno. Mogę strzelać tym do... Aha, do góry to znaczy na skos do góry. Bo tam było, że można strzelać do góry. To myślałem, że może tak pionowo do góry czy coś. Ale strzelanie pionowo do góry chyba by nie miało dużego sensu. Więc w sumie to chyba spoko, że jest tak na skos. Dobra, weźmy to i odpalmy sobie bossa od razu. Czy ja mogę się przyciągnąć? O, mogę! Ale nie mogę się jakby wspiąć później. Tylko ewentualnie takie kładki może. No dobra, no. Może być. Mogę kilka tego rozłożyć? Nie, tylko dwa. To takie nie wiem, czy mi się to podoba. Pytanie, jaki duży zasięg to może mieć? Może to nie ma jakby limitu zasięgu. Ej, okej, dobra, to jest huge. Bo ja mogę być nieśmiertelny, nawet atakując. Bo ja myślałem, że to się wyłączy, jak ja
zacznę bić. Bo zazwyczaj chyba tak to na postaciach działa, że jak dostajesz nieśmiertelność, albo sobie tak ubzdurałem, to że po prostu jak klikniesz, wiesz, atak czy coś, to wychodzisz z tego state'a nieśmiertelności, a tutaj nie. To w sumie silna jest ta postać całkiem. Ja wiem, że jest jeszcze jedna co najmniej postać, taka mele. I to jest taki wilkołak, powiedzmy. Ale to... Go trzeba jakoś odblokować, że trzeba go gdzieś znaleźć na jakiejś mapie. Ja to nie wiem, jak to się robi. Możecie mi powiedzieć w komentarzu. No duży to ma zasięg w sumie. To ja sobie mogę chillować bombę w taki sposób. Fajne. Jakiego tematu mogę się dzisiaj podjąć podczas odcinka? Na pewno chcę powiedzieć, co nagrywam. Ja też pytałem na Discordzie. Chyba mówiłem już o tym. Może nie tak dokładnie. Mówiłem, że chcę jakieś recenzje robić. Ale no... Pytałem na Discordzie, bo chcę zrobić pierwszy film, właśnie recenzję filmu dla Sigm. I pytałem się, co lepiej zrecenzować, czy film Drive, czy film American Psycho. Bo oba są filmami dla Sigm. Wydaje mi się, że American Psycho nawet bardziej. Ale Drive może być ciekawszy. I też mam wrażenie, że w sumie nie wiem. Nie wiem, co jest bardziej... Co więcej ludzi widziało, bo to też jest taki, powiedzmy... to też się na to składa, czy warto nagrywać film. Bo... Kurczę, w sumie nie wiem. Czy lepiej nagrywać o filmach, grach i tak dalej, o których ludzie nie wiedzą, a chcieliby się dowiedzieć, slash po prostu nie wiedzą i mogliby się dowiedzieć? Czy na przykład rzeczy, o których wiedzą i ja na przykład mogę o nich wyrazić opinię i wtedy oni mogą się zdenerwować, że mam inną. To oczywiście mówię tak trochę w żartach, ale też trochę na serio. Wiecie, o co chodzi, nie? Że, no, ciekawi mnie, co jest ważniejsze. Czy to, że ludzie coś znają i chcą usłyszeć o tym więcej albo właśnie odmienną opinię? Czy na przykład to, że czegoś nie widzieli i chcą się dowiedzieć? No myślę, że w dzisiejszych czasach jak chcesz coś zobaczyć... Ej, to chyba nie ma limitu range'u. Te lasery. Niesamowite. Myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest trudno zobaczyć rzeczy. Myślę, że dostęp do kultury jest na tyle duży, że dosłownie googlujesz i masz. Chcesz obejrzeć film? Wchodzisz na Netflixa, Prima, nie wiem... Piracisz po prostu... Nie wiem, jakie są teraz strony od piracenia. Wchodzisz na CDA i sobie obejrzysz, nie? Chcesz gierkę pograć? No to możesz sobie kupić, no stać cię na to. Nie musisz szukać gdzieś po kioskach. Tylko po prostu kupujesz na Steamie za dychę grę często i masz. No chyba, że są jakieś drogie gry, slash nowe, slash jeszcze nie wiadomo co. No to wtedy inaczej. Z piraceniem gier jest taki problem teraz, że... Piracić gry to można praktycznie tylko single player. No bo z multiplayer grami, no to wiadomo, jaki jest problem. Serwery i albo musisz grać na jakichś prywatnych, albo po prostu nie zagrasz, nie? A na przykład... Po co miałbyś piracić na przykład Call of Duty? Żeby przejść kampanię i koniec? Jakby Call of Duty się gra na przykład dla multi raczej. Przynajmniej no duża część graczy gra dla multi. Albo tylko, albo w dużej mierze. Albo na przykład przejdą kampanię, no i później no... Resztę czasu są na multi, znaczną większość czasu. Więc to też jest takie, że... Piracenie gier trochę ma mniej sensu. Bo więcej gier jest teraz, mam wrażenie... Jest mniej gier singlowych. Takie mam wrażenie. Albo no cieszą się mniejszą popularnością. I to też później wpływa na to, jakie gry powstają. No bo jeżeli możesz zrobić grę, powiedzmy... Single player. A możesz zrobić grę multiplayer, nie wiem... Live service, coś tam. Jak to tak się mówi? Live service? Gra usługa. O, to jest ładnie powiedziane po polsku. Możesz zrobić grę, usługę, strzelankę. No to wiadomo, co jest lepszym wyborem, nie? No inaczej. O ile nie robisz czegoś z pasji, nie jesteś jakimś small indie developer i robisz to i tak for fun, no to robisz to, co się sprzeda, nie? Jakby tak działa biznes. Robisz rzeczy, które po prostu się sprzedają. Bo chodzi o pieniądze. Zawsze i tylko. Wyjątek może jest taki... W sensie wyjątek, nawet nie wyjątek, ale...
Sprawa wygląda tak, że wiecie, jest popyt, jest podaż. I ogólnie... No jeżeli ludzie lubią, wolą albo chcą grać w gry multiplayer, no to to się sprzedaje. Problem jest wtedy, że po prostu też już jest tak ustabilizowane, że na przykład od grania multi, no to masz tam, nie wiem, trzy największe strzelanki. Nie wiem, masz League of Legends, masz Dotę, masz jakieś gry z innego gatunku i ludzie nie potrzebują innych gier, nie? Do grania multi. I na przykład, no... Ciężko jest zrobić grę multi, która się przebije jakoś tak dłużej. Albo... No nie wiem, jak będą same gry multi, no to po prostu ludzie przestaną chcieć grać multi i będą chcieli czegoś innego, bo to jest tak, że nie można robić cały czas tego samego, no bo no to się nudzi po prostu, tak? I... Prędzej czy później... To się zmieni. Jakby były same gry single player, no to by była ochota na multi. Jakby były same multi, no to będzie ochota na single. I tak w kółko, nie? Takie koło. Ale no myślę, że aktualnie no meta jest lepsza na multiplayer gry, nie? Niestety albo stety. Man! Gry komputerowe. To jest coś, o czym ja też mógłbym mówić długo, długo. Czemu ja w ogóle zbiłem na gry komputerowe? Miałem mówić o moim filmie nowym. Wiem, czemu zbiłem na gry komputerowe, bo mówiłem, co jest ważne, a co nie. Czy na przykład, żeby mówić o tym, co jest popularne, czy o tym, co na przykład niekoniecznie, ale ciekawi ludzi i tak dalej, i tak dalej. I zbiłem na gry, znowu, bo gry są dla mnie najważniejsze w życiu. Film nagrywam, chcę nagrać recenzję, nagrywam właściwie, nie chcę, tylko już jest w produkcji jakoś ten film. Filmik na YouTube'a. I chcę zrobić takie streszczenie, recenzję, YouTube pup, nie wiem jak to nazwać, bo to trochę będzie wszystko naraz. Właśnie filmu Drive. Więc fajnie. Można tego... Co to jest za pasek obok mnie? Co ja ładuję? To jest z jakiegoś przedmiotu? Nie wiem co to jest. Zróbmy boss rush. No i... Nagrywam taki film właśnie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja mam dość... wysokie oczekiwania, może nie. Ale chcę to zrobić fajnie, chcę to zrobić dobrze i mam... Mam duże nadzieje co do tego filmu. Powiem tak. Z jednej strony się trochę obawiam, że to może być takie, że... Mucha mi siadła na głowie. Nie wiem, czy to było widać. Pewnie było. Z jednej strony mam takie, że... To może ludzi nie obchodzić. Z drugiej strony mam takie, hej... Zrobię to fajnie, zrobię to śmiesznie. Też ten film będzie o czymś. Powinien się kliknąć. I z jednej strony widzę obraz, gdzie po prostu ten filmik robi, nie wiem, 100 000 wyświetleń z palcem w dupie. Z drugiej strony widzę filmik, który totalnie się nie przebije i zrobi average wyświetlenia jak na mój kanał. Nie? I tak, kurczę, trochę jestem w nigdzie. I to też rodzi kolejny problem, bo zakładając pozytywny scenariusz, że ten mój filmik, który zrobię teraz, się przyjmie, to ludzie będą chcieli więcej takich filmów. I to nie... Wow, maska! Po to jest maska właśnie. I zakładając, że to się przyjmie, ludzie będą chcieli więcej filmów. Ludzie będą chcieli takich filmów, to będą musieli się ograniczyć do robienia tylko tego. Bo jak będę nagrywał różne rzeczy, to wiecie jak to się kończy. Ludzie na YouTubie chcą oglądać jedną rzecz. Fakty, nie opinia. I... Niby spoko, bo to jest content taki, który mógłbym, myślę, doić. Z drugiej strony ja jestem taki bardzo, że chcę robić różne rzeczy. A też nie chcę mieć 10 różnych kanałów i na każdym robić coś innego. No nie? Na przykład tu robić recenzję filmów / gier. Tu na przykład, albo w ogóle osobny mieć kanał od gier i od filmów. Tu mieć kanał, nie wiem, od grania w gry. Tu mieć kanał od, nie wiem, bycia DJ-em. Tu mieć kanał od memów i tak wiecie. I tak i to, i tamto, i siamto. I tak kurczę... Trochę nie wiem i trochę się boję. Też nie jestem taki, żeby, bo to nie chodzi o to, że... O, bo wiecie, bo...
algorytm mi zabije kanał, jak będę wrzucał takie rzeczy. Nie, 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 to w ogóle nie jest prawda. Możesz mieć totalnie martwy kanał i, nie wiem, mieć jedną serię, która się podoba ludziom na tym kanale i ta seria się będzie przewijać, po prostu. Tak będzie. Ale no nie wiem. No nie wiem. No, trochę nie wiem, jak to ugryźć. Bo też mam wrażenie, że mam jakieś ambitne pomysły inne po prostu. A wrzucać je później na przykład na drugi kanał to takie trochę smutne, nie? Brać rzeczy, które normalnie bym wrzucił na main kanał na drugi tylko dlatego, że nie wiem, o, od teraz na main kanale będę robił recenzję. I trochę tak jestem w takiej... W czym? Nie powiem, że w dupie, bo nie jestem, ale... Trochę mam taką właśnie zagwozdkę. Wiesz, jeszcze nic się nie wydarzyło, a ja już mam w głowie 1000 scenariuszy. Overthinkuję może. Może. Ale no to mam wrażenie, że to jest taki zawód przede wszystkim rodziców. Trafiłem czerwony przedmiot, jestem mega dobry. To jest taki zawód, powiedzmy, taka profesja, że... Chyba trochę trzeba overthinkować. Albo po prostu robić rzeczy i liczyć na RNG. I mam wrażenie, że większość ludzi tak robi. Ale no... Nie wiem. Ja najwyraźniej... Może nawet nie lubię, ale jestem... Jestem taką osobą, co... Mimo wszystko sporo analizuje. Także ten. Spodziewajcie się teraz... Czy przyszły film na kanale? W tym tygodniu, mam nadzieję. Trochę nawet muszę go zrobić w tym tygodniu. Maksymalnie w przyszłym. No to będzie recenzja filmu Drive. Recenzja... Mniej niż recenzja, to po prostu właśnie taki... Wideo, essay, slash streszczenie, slash... Nie wiem. Bo ja to chcę zrobić w taki sposób, że po prostu... Trochę momentami oceniać ten film. Bardziej go tak podsumować. Skrócić do, nie wiem... Nie wiem w sumie, ile taki filmik mi zajmie czasu. W sensie, żeby ile on trwał. Myślę, że tak... Aha. Myślę, że... Z 20 minut? Może więcej, może mniej? To jest dobre pytanie, ile ten film będzie trwał. Bo jakby cały film... Cały film Drive trwa około... Lekko chyba ponad półtorej godziny? Nie wiem, co to jest, ale już mam jedno, to wezmę więcej. Więc no, raczej mój filmik podsumowujący, slash recenzja, slash coś tam, nie powinien trwać dłużej niż po prostu film, nie? Szczególnie jeżeli miałby być streszczeniem. Z drugiej strony, jeżeli ja tam mam nie tylko streszczać, ale też wplątywać jakieś swoje zdanie, slash jakieś inne rzeczy, swoje 5 groszy tam dodać, no to może być dłuższy momentami. Że po prostu jak będę opisywał jakąś scenę albo coś, no to może wyjść dłużej. I nie wiem. Nie wiem sam, co z tego wyjdzie. Ale mówię, mam w głowie całkiem dobry pomysł, jak chcę to zrobić i co to ma być. Teraz kwestia tylko to wykonać. Wiecie, jak to jest. To jest tak jak z rysowaniem. Że w głowie po prostu... W głowie macie rysunek, ale później nie potraficie tego przelać na papier. Ja... Co się dzieje? Ja momentami mam wrażenie, że tak mam z robieniem filmów na YouTubie. Umrę. Co mnie bije w ogóle? Jakiś krematorium? Gdzie on jest niby? To chyba jakieś takie działo było. Artificer. Zagrajmy sobie jeszcze raz z tym samym gościem. Ech. No i przede wszystkim... No nie wiem, jeżeli ten film pójdzie mi po myśli, że zrobię go tak, jak chcę go zrobić, no to są same zalety. Jeden, mówi o czymś ciekawym w miarę. Pytanie, czy dobrze czasowo trafione, może powinienem o czymś bardziej aktualnym nagrać. Druga rzecz, zrobię to śmiesznie, ludzie lubią, jak jestem śmieszny. Inna rzecz, trochę dłuższy filmik, więc chyba też dobrze. Myślę, że jest jakaś taka duża część oglądaczy na YouTubie, co lubią sobie włączyć co najmniej 20 minut plus filmik i włączyć go do jedzenia, albo po prostu do spania, albo coś. Więc no... Cool.
No i to takie... Takie po prostu. Jest o czymś przede wszystkim ten film, nie? Nie wiem, ja mam wrażenie, że... Na YouTubie trochę te filmy muszą być o czymś. I to czasami tak pozytywnie, czasami negatywnie. Albo czasami są o czymś. I tak tego ludzie nie chcą oglądać. Nie ma takich czasów, że wiesz, że nie wiem. Rok wrzuci vloga i kogoś to obchodzi, bo nie wiem, rok poszedł do sklepu i coś się wydarzyło. I to może być najśmieszniejsze gówno na świecie, ale nikt tego nie obejrzy. W sensie nikt, w cudzysłowie nikt. No bo ktoś na pewno, ale... Na pewno mniejszą popularnością to się będzie cieszyć niż filmy, w których coś będzie, nie wiem... Jakieś dramy, afery, coś będzie gadane o czymś. No nie wiem. Też mam wrażenie, że dużo filmów, popularnych filmów w Polsce mimo wszystko, to są takie filmy, które są mało albo w ogóle zaplanowane. Wiecie, o co chodzi? Że są filmy na przykład bez scenariusza albo z takim bardzo słabym / okrojonym. Że masz filmik na YouTubie i to jest, nie wiem, reakcja na coś albo ktoś o czymś gada, albo jest jakieś komentary. Albo jakiś podcast, gdzie no podcast to jest trochę taka forma właśnie, gdzie się po prostu gada i niekoniecznie się trzeba jakoś turbo przygotować, nie? W sensie, no nie mówisz z kartki na pewno. I... Nie wiem. Jak już są filmiki, gdzie ktoś się przygotowuje, to zawsze są jakieś, nie wiem, icebergi. Albo filmy takie, wiecie, ciekawostkowe o czymś. To jest coś, co trochę mnie... czy boli, to nie wiem. Bo ja na przykład nagrywałem filmiki kiedyś, jak zaczynałem, albo to tak docelowo chciałem robić takie filmy, to one były przygotowane od początku do końca, nie? Albo tak prawie od początku do końca. Większość moich tych starych filmików to nie było tak, że o kurczę, nie wiem, nagrałem filmik o tych lifehackach czy coś i to freestylowałem. To było od początku do końca wyreżyserowane, nie? Że po prostu obejrzałem to 3 razy, wymyśliłem jakieś żarty i po prostu nagrywałem. Tam nic nie było freestylowane. Tak samo coś takiego mam, że... też mam na głównym kanale kilka takich starszych filmów, gdzie są jakieś takie głupie scenki. Na przykład jeden, co pamiętam najbardziej, albo 2, albo nie wiem, 3. Ten filmik na przykład z Caprisanem, albo ten filmik... ten filmik o podlewaniu Tui, albo nie wiem co jeszcze, takie wiecie, krótkie skecze, / coś. To z Wifonem. Jakby filmik z Wifonem, przysięgam, ja bym musiał znaleźć rozmowy, jak ja o nich na przykład o tym rozmawiałem z Dolhalem albo coś. To jest filmik, który ja odkładałem pewnie z rok, myślę, minimum. Ja miałem pomysł o tym Wifonie strasznie długo i po prostu, nie wiem, jakoś nie chciało mi się tego nagrywać. Też nie chciało mi się robić shortów na pewno. I to też jest rzecz, która się mocno kliknęła, nawet się zrobił z tego całkiem niezły mem. I ja mam wrażenie, że po prostu też jest problem z widownią. Że jest brak takiego kontentu, takiego, wiecie, scenek reżyserowanych, które nie są kontentem typu bootlegowe abstrahuje albo abstrahujami, gdzie to jest mega oczywiste. I po prostu albo robisz takie głupie, totalnie scenki typu abstrahuje czy jakieś inne beksy, waksy, sraksy. Albo ludzie po prostu myślą, że jesteś upośledzony. Bo, nie wiem, ja mam wrażenie, że jak ja gdzieś w internecie robiłem z siebie głupka i nie robiłem z siebie głupka, że wiecie, byłem głupi, tylko po prostu robiłem jakieś takie głupie scenki albo jakieś żarty, to ludzie niekoniecznie, duża część ludzi się nie śmiała z tego, że hej, to jest śmieszne, to jest dobrze wymyślony dowcip, koleś zajebiście udaje głupiego, tylko po prostu duża część ludzi faktycznie myślała, że ja po prostu jestem jakimś upośledzony.
też inna kwestia, jak ktoś po prostu tego nie uznaje za śmieszne. Ale nie o to chodzi. Właśnie nie o to chodzi. Mam wrażenie, że duża, duża część po prostu nie rozumie, nie potrafi takiego kontentu w ogóle przyjąć. Bo... I nie ma takiego kontentu. Albo po prostu jest jakoś, nie wiem, jakoś tak dziwnie. Że wszystko musi być takie oczywiste, takie... Wiesz, o co chodzi, nie? Że albo filmy są na serio i po prostu masz gościa, który rozmawia do kamery. Albo masz takie scenki, gdzie po prostu to trzeba powiedzieć, hej, to jest żart. Uwaga, teraz jestem śmieszny, mówię to śmiesznym głosem. No nie? I to mnie jakoś tak trochę odrzuca. Szczególnie, że mówię, ja zawsze miałem takie podejście trochę... Okej, do stand-upu to jeszcze mi trochę daleko. Szczególnie, że obraz stand-upu, jaki w Polsce jest, to też nie jest zadowalający. Ale no ja miałem takie dość... Bardziej nawet kabaretowe podejście do nagrywania filmików. No nie? I mam wrażenie, że tego nie ma, albo... I teraz nie wiem, czy tego nie ma, bo ludzie tego nie rozumieją? Czy tego nie ma, bo... Bo tego ludzie nie chcą nagrywać? Czy jeszcze o co innego chodzi? No bo z jednej strony to się wydaje turbo łatwe do powiedzenia i na przykład... Bo to jest cringe'owe. I wiesz, możesz tak skończyć każdą rozmowę, ale to nigdy nie jest takie proste. Szczególnie, że wiesz, możesz powiedzieć za siebie, ale to na przykład oglądają potencjalnie dziesiątki, czy tam setki tysięcy osób, czy miliony nawet. No nie? Każdy może mieć trochę inne podejście. A już najbardziej inne podejście zazwyczaj ma twórca, a widz, nie? Jakby, wow, ludzie różnie patrzą na rzeczy. Szczególnie, kiedy to jest dla nich tylko jakiś filmik w internecie. I to też jest coś takiego, co ja często mówię, albo nawet zawsze. Codziennie to mówię, po prostu bez przerwy, teraz też. To jest coś takiego, co ja często powtarzam, że ja siebie nie widzę do końca jako twórcy, tylko w głównej mierze ja na siebie patrzę jako na widza. Z takiej perspektywy właśnie osoby, która sama ogląda rzeczy i przede wszystkim oglądam rzeczy, nie? No też mam wrażenie, że jak ktoś jest twórcą, zostaje twórcą czy cokolwiek, to... W pewien sposób w taki... Często ludzie podchodzą w taki ignorancki sposób do widowni. No nie? Jakby wiesz, jakby to rozdzielali totalnie, że ja jestem twórcą, ja robię rzeczy i to muszą być rzeczy, co później są oglądane i przez coś, albo coś tam. I to jest takie... Nie wiem. Trochę to można by było chcieć podsumować, że ludziom wydupia ego. Ale to chyba nawet nie o to chodzi. Może też. To myślę, że często też się zdarza. No. Ale właśnie też dlatego, jak ja na przykład mówię o YouTubie, czy o innych platformach, to często mówię bardziej w taki sposób, wiecie, nie jak twórca, że o kurczę, algorytmy, albo o kurczę, wyświetlenia mi spadają, albo ludzie nie oglądają tych rzeczy czy tamtych, albo jeszcze coś innego. Tylko ja bardziej na to patrzę z perspektywy widza i częściej pewnie mówię o tym, że... Nie wiem, na przykład... Nie wyświetla mi tych filmów, które bym chciał oglądać. Albo że... Brakuje mi takiego kontentu, który ja uważam osobiście za ciekawy. I to wtedy, wiesz, to nie jest wtedy, że mówię o... No wtedy mówię o twórcach teoretycznie, ale... Z perspektywy widza, nie jakby z perspektywy siebie, że o kurczę, bo ale źle, bo na przykład nie wiem, inni coś nagrywają, a ja nagrywam coś innego i moje się nie klika, ich się klika, albo nie wiem, co jeszcze. To jest coś takiego, co ja widzę, mam wrażenie często, że jak macie twórców, to że oni to o tym tylko rozmawiają w taki sposób, że wiesz, ja wrzucam, i jedyne, co mnie obchodzi, to jest to, co ja robię, albo to, co robią inni twórcy. Niekoniecznie
jakoś tak patrzą na to z perspektywy widowni. Gdzie no to jest najważniejsze, no bo to widownia buduje platformę, a nie twórcy. Tak jest, no jakby taka jest prawda, dosłownie. Bo często się o tym mówi też w taki sposób, że hej, twórcy tworzą platformę, absolutnie nie. Widownia tworzy platformę. Jakby to jest takie, wiecie, to jest takie błędne koło trochę, no bo nie ma twórców, nie ma widowni, nie ma widowni, nie ma twórców, nie? Ale... No ostatecznie to widownia jest najważniejsza w tym wszystkim. Bo, no nie wiem, mógłbyś mieć jakiegoś youtubera, kto jest najlepszym youtuberem? Tak obiektywnie, kto jest najlepszym twórcą aktualnie? Kasaczek drugie konto. I na przykład Kasaczek drugie konto mógłby teraz wrzucać takie same filmy na, nie wiem, jakie są platformy inne do filmików? Był jakiś ten Rumble czy coś. Czy tam, nie wiem, na Kiku. Jakby można było filmiki wrzucać na Kiku, to na Twitchu dało się wrzucać filmy. Może się dalej da, nie wiem. No i wtedy to nikogo by nie obchodziło, nawet jeżeli to by były dosłownie te same filmy. Nie? Jakby twórca jest ten sam, content jest ten sam. Czasami po prostu miejsce jest nieodpowiednie. A miejsce jest nieodpowiednie dlatego, że na przykład nie ma tam widowni, albo widownia inaczej podchodzi do kontentu, który znajduje się na konkretnej platformie. Więc no... Widownia jest najważniejsza. Taka jest prawda. No i to też później wychodzi z tego, dlaczego mamy taki content, a nie inny, bo na przykład twórcy się uginają widowni i robią to, co na przykład zrobi 10 wyświetleń więcej, bo im się to bardziej opłaca. Nawet jeżeli to znaczy, że content będzie gówniany, albo jakiś inny, albo nie działa to zdrowo na platformę. Man! Internet. Czemu nie mogę być po prostu, nie wiem, przystojny i wrzucać zdjęć na Instagrama? Followujcie mnie na Instagramie, proszę. Okej? Okay? Nie wiem. Zacznę trenować, będę fitnessiarą. Będę pokazywał mięśnie. Będę mówił jakieś motywujące rzeczy typu... Nie no, szefie, jakby totalnie możesz iść na siłownię i wyglądać jak ja. I to nie tak, że kłuję dupę, po prostu... To jest kwestia... To nie jest kwestia genów. To nie jest kwestia rzeczy. To jest kwestia ciężkiej pracy. To musisz wstać, musisz ruszyć dupę, musisz jeść, musisz ćwiczyć. Będziesz wyglądał tak jak ja. Będę mówił takie rzeczy, będę miał, nie wiem, 100 tysięcy lajków pod postami i będę bogaty i nie będę musiał nic robić tak naprawdę. Nie będę musiał robić ambitnych filmów na YouTubie, czy nie wiem, czegoś, co faktycznie wymaga jakiejś kreatywności. Nie, 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 po prostu będę umięśnionym mężczyzną i będę mówił, też taki możesz być. I będę sprzedawał kursy, albo nawet nie kursy. Co mają ci tacy fitnessowi ludzie? Te takie te ćwiczenia. Będę po prostu sprzedawał plany takie ćwiczeniowe. Jak to się mówi? Na to jest jakieś słowo. Albo dwa słowa. Wiecie, o co chodzi. Będę po prostu trenerem takim przez komputer. I będę mówił, nie no szefie, musisz robić 10 pompek, 3 serie. I później znowu, i znowu, później jeszcze nogi i normalnie elegancko będzie git i dzięki za 200 zł. To jest mój plan na przyszłość. Walić te gry, walić te filmiki, jakieś recenzje, walić kabaret. Kabaret to jest moje życie aktualnie. Przestałem mówić na parę sekund i się mocno jakoś tak zastanowiłem. Ech. No. Trzeba robić takie rzeczy. Gdzie jeszcze w internecie można zarabiać jako influencer? Instagram, YouTube, TikTok może? Ojejku, live na TikToku. Masz gościa, który na przykład, nie wiem... Live na TikToku. Każdy live na TikToku wygląda tak samo. Może nie każdy, ale z 90% live'ów. Masz po prostu coś takiego ciekawego, quote on quote ciekawego.
I chłopek mówi na przykład: dobra widzowie, jak będzie 100 osób na live'ie, to jem najostrzejszego chipsa. Zobaczcie, mam najostrzejszego chipsa na świecie. 100 osób, dobra, 98 mamy, 90... Nie, musicie lajka zostawić, tapujemy widzowie, tapujemy. Ale ty nawet nie tapujesz, patrz, zostaw follow. O, to jest ta postać, co ją się odblokowuje, to ja ją muszę zabić? Nie widziałem. Tapujemy widzowie, tapujemy. Teraz, oj, widzę, że nie tapujesz. 10 tysięcy serduszek, ale to za mało. Czekamy na 300 osób na live, 300 osób i jem tego najostrzejszego chipsa. I koleś przez, nie wiem, 3 godziny tak siedzi, farmi jakieś różyczki, dostaje, nie wiem, 50 zł za tego live'a pewnie. I nie wiem. I tak każdy live wygląda. I nie wiem, czy ludzie się za każdym razem na to nabierają, czy po prostu ktoś lubi być tak ruchany w dupę. Nie wiem, o co chodzi. Każdy live tak wygląda. I zawsze jest coś takiego. Zawsze jest coś takiego. Za każdym jednym razem. Chłop mówi, że coś zrobi. Nie robi tego przez 3 godziny. I bajtuje tylko, że zrobi to za chwilę. Za każdym jednym razem. Dobra widzowie, patrzcie, mam tutaj prostownicę i będę smażył nią popcorn. Ale to na 400 widzów. Widzę, że nie lajkujesz. Dobra, moderatorzy, wyrzucajcie wszystkich, którzy nie lajkują. I za każdy... i to po prostu cały... Przysięgam. Wolałbym się zminecraftować w prawdziwym życiu, niż robić takie live'y regularnie. Nawet jeżeli bym był w stanie z tego wyżyć. Może to jest... chyba... ja po prostu wybrałem złą branżę, bo... myślę, że duża część branży internetowej to jest po prostu upadlanie się. I albo robisz z siebie kretyna, albo robisz z siebie popychadło, albo... nie wiem... albo robisz jakieś mega dziwne rzeczy. Mi to chyba nie odpowiada po prostu. Też tak jest z... z czym tak jest? Coś miałem powiedzieć i zapomniałem. Z czym tak jest? Z czym miałem tak powiedzieć, że jest? Ze streamami często tak jest, bo na polskim Twitchu no różne są społeczności, wiadomo. Ale myślę, że taka najbardziej mainstreamowa społeczność to po prostu... nawet jeżeli... bo ja nie mówię, że ludzie są jacyś turbo, wiesz, toksyczni, negatywni, upośledzeni, jacyś pato i tak dalej, ale jest coś takiego, to się tak utarło, że jest takie w najlepszym wypadku jest takie podstawówkowe poczucie humoru. Takie, żeby wiesz, przychodzisz do kogoś, nawet jeżeli to jest twój kumpel, to go zwyzywasz i wiesz, i o to chodzi. I albo na to pozwalasz, albo nie masz widzów. I kończy się tak, że masz po prostu kilka tysięcy ludzi na czacie. Wszyscy cię wyzywają. Wszyscy wyzywają wszystko. I tyle. I nie wiem, to takie... Nie wiem, czy ci ludzie mają 14 lat max, albo mentalnie mają 14 lat? Na polskim Twitchu, w Polsce, jest po prostu zakazane pozytywne emocje. Jedyna przyjemność, jaką możesz czerpać, to po prostu z wyzywania innych. Nawet jeżeli to jest, wiecie, for fun i w śmieszkach. Ale często też nie jest, albo po prostu ta granica jest przekraczana, że no... no nie wiem. Wiecie, o co chodzi? To jest tak... Ja na przykład jestem osobą, która w pewnym stopniu gdzieś powiedzmy... trochę powiedzmy, że gdzieś tam... To też może głupio brzmi dla niektórych, albo można się z tego śmiać, ale gdzieś tam się interesuje, powiedzmy, komedią. I humorem, i takimi rzeczami, jakieś, wiecie, właśnie sceny, skecze, po prostu żarty i tak dalej, nie? To jest coś takiego, co gdzieś trochę
Nawet można powiedzieć, że studiuję. Smile. To brzmi trochę głupio, ale no dosłownie, no to jest też rzecz, której się uczysz. Jak wszystkiego, tak? Jakichś patternów, jakichś żartów, jakichś rzeczy. I mam wrażenie, że ludzie mają to strasznie wypaczone. I na przykład, wiesz, dla niektórych, albo dla dużej części osób nawet, żarty polegają na tym, że po prostu, nie wiem, zwyzywasz kogoś i powiesz, że to nie na serio. Albo nawet nie powiesz, bo powinien się domyślić, bo jak powiesz, to już nie będzie śmieszne. Jakby dużo rzeczy może być śmiesznych, na różne sposoby też, ale no najlepsze żarty to mają jakąś puentę zazwyczaj, nie? Jakiś sens, coś jest jakiś element zaskoczenia, coś się dzieje. I ja mam wrażenie, że ludzie po prostu się nauczyli, albo właśnie może nigdy się nie nauczyli, i dla nich tym elementem zaskoczenia jest to, że oni nie mówią na przykład czegoś na serio. Albo że coś powiedzą ironicznie. To jeszcze nie jest śmieszne. Wiecie, o co chodzi? To jest tak jak, nie wiem, zwyzywasz kogoś i jak coś, to nie na serio. To nie jest śmieszne. To jest tak, jakbyś powiedział, hej, wow, ale dzisiaj ładna pogoda. I nie jest ładna pogoda. To już jest bardziej śmieszne. Chciałem wymyślić jakiś najgłupszy... O, fuck, umrę zaraz. Chciałem wymyślić jakiś najgłupszy przykład, gdzie po prostu ironizuję, ale to już nawet to z pogodą jest śmieszniejsze. Umrę. Halo, mogę dostać drony, które leczą albo coś? Dziękuję. Jejku. To jest... Po prostu powiedz coś, co nie jest prawdą. I to jest śmieszne. Czy to jest śmieszne wtedy? Ironia nie jest aż taka śmieszna. W sensie, wiecie, sarkazm. Sarkazm nie jest śmieszny. Ironia to jest bardzo takie... szerokie stwierdzenie. To co innego, ale... Sarkazm sam w sobie raczej jest narzędziem takim po prostu... negatywnym. Właśnie na przykład do, nie wiem... do wyzywania i tak dalej. Albo do... bardziej do takiego... lekceważenia kogoś lub czegoś. Sarkazm jest śmieszny, a mam wrażenie, że to jest główne narzędzie... Oj. Główne narzędzie Twitcha. Man! Ktoś... Okej. Okay. To jest mój pomysł na dzisiejszą młodzież. I nie tylko młodzież najwyraźniej. Powinniśmy... Chociaż to w sumie tylko na młodzież, jeżeli rozwiązanie jest takie, jakie mówię. Chyba, że to by było jakieś takie zaoczne dla wszystkich. Powinniśmy się uczyć... Powinniśmy... Normalnie w szkole powinien być... Powinny być lekcje po prostu z humoru. Z komedii. Nie wiem, jakie macie zajęcia artystyczne, jak macie plastykę, to was powinni uczyć, jak są żarty złożone. Co powinniście mówić, żeby było śmieszne. Sarkazm nie jest śmieszny. Nie jest. Czy wygrywam? Gdzie jest teleporter? Na dole? Na górze, bo ja na górze odpaliłem. Ja odpaliłem na górze i przyszedłem na dół, bo ten boss się zrespił na dole. Czemu się zrespił na dole? To jakieś świnie biegały chyba. To nie mogły się tutaj zrespić? Strasznie głupie. Może tu jest za mało miejsca przy tym teleporterze. Man... nie lubię grać w tego. Nie lubię grać w tego Risk of Raina, bo jest tak, że ja tutaj muszę znaleźć temat do gadania. Bo... O, fuck. Muszę znaleźć temat do gadania. Bo mniej potrafi opisywać gameplay. Albo jest po prostu gameplay taki typu autopilot. Muszę otworzyć okno w ogóle w pokoju, bo jakoś tak mi się ciepło zrobiło. A teraz zauważyłem, że zamknąłem w nocy okno, bo chyba był przeciąg czy coś. Pozwólcie, że zrobię to teraz. W tej chwili. Patrz, macie POV. Kasaczek otwiera okno. POV oglądacie, jak kasaczek otwiera okno. Ludzie też nie potrafią używać POV. Ja też czasami ironicznie, błędnie używam POV, bo POV, jakby point of view, czyli
perspektywa, nie? To często ludzie używają POV jako takie... jakby niepoprawnie. Że po prostu, że to nie jest z perspektywy czegoś, tylko... No właśnie. Anyways. No i co mówiłem? Mówiłem, że nie lubię filmów z Risk of Raina. Muszę znaleźć temat, a... najlepiej gada się o czymś, na co można ponarzekać. A ja narzekam na kilka rzeczy na krzyż i to jest związane z internetem i z twórczością. I wiecie, co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że nienawiść zżera mnie od środka. Najgorsze jest to, to była referencja, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli nie wiecie, to może nawet lepiej. Najgorsze jest to, że po prostu, jak mówię o innych twórcach, to ludzie bardzo szybko potrafią się zesrać. I to nawet nie... bo to jest tak, że jak ja coś powiem, to się zesrałem. Jak ktoś mi odpowie, to jest Sigma, ale jestem Sigma. Wystarczy po prostu kogoś wyzywać. Właśnie o to też jest kolejny problem. Że wystarczy kogoś wyzywać i wygrałeś argument. Wystarczy powiedzieć, że ktoś się zesrał. Jeżeli ktoś ma opinię negatywną na jakiś temat, zesrałeś się. I wygrywasz. To jest jedna z rzeczy jeszcze, co istnieje. Więc no, ja na przykład mówiąc o innych rzeczach, czy o innych twórcach, przegrana pozycja. Dlaczego? Bo wyrażam się negatywnie. Z jednej strony ludzie lubią negatywność, ale tylko wobec, nie wiem, pewnych rzeczy. I to jest tak, że... wiesz, moja negatywność nie jest fajna. Fajna jest negatywność na przykład później w moją stronę, żeby powiedzieć, że się zesrałem. O to chodzi. I no, nie wiem. Ludzie mają do powiedzenia rzeczy. Więc powiesz coś o... nawet jakoś tak... nie bezpośrednio, ale powiesz coś o YouTubie, o internecie, o innych twórcach, nie daj Boże. GG. Ci ludzie ci po prostu odpowiedzą. Bo nie mają nic ciekawszego do roboty. Jeszcze jak ktoś ma widownię w miarę pokaźną, no to nie tylko masz po prostu beef z jedną osobą, tylko masz jeszcze, nie wiem, 1000 po prostu minionków, które będą powielały jego zdanie. Najgorzej. To jest coś, czego ja na przykład też bym nigdy nie chciał. To ja wiem, jaka jest odpowiedź bardzo prosta na to, że nigdy nie będę tak miał. Smile, po prostu jakby XD, beka z siebie. Ale... czy bym kiedykolwiek tak miał, czy nie? Nie chciałbym nigdy mieć widowni, która po prostu by szła za tym, co ja powiem. No nie? Wyobraź sobie sytuację, że masz... jesteś streamerem. Masz kilkaset czy kilka tysięcy widzów. Final level. Teraz się nie pomyliłem. Masz kilkaset albo kilka tysięcy widzów. Może nawet kilkanaście, może kilkadziesiąt. To już w ogóle są ogromne liczby. Jak na polskie standardy... mieć kilka tysięcy widzów to już są ogromne liczby. To już jest ścisła topka polskiego Twitcha. Plus w ogóle dość niezła topka w ogóle takiego po prostu Twitcha. Takiego nawet wręcz światowego. I... kurczę... wiesz, powiesz coś i nagle za tym idzie kilka tysięcy ludzi. Co ty powiesz? I wiesz, no jeżeli na przykład rozmawiasz z jedną osobą, albo z osobą, która ma, nie wiem, tych widzów kilkadziesiąt, to nie jest równa rozmowa po prostu. Nieważne, kto ma rację. Też ludziom wypieprza ego często od czegoś takiego, no bo hej. Kilkaset czy kilka tysięcy ludzi popiera to, co powiesz. I często będą tak robić, nawet jeżeli nie masz racji. Są ludzie, którzy po prostu idą za tobą. To ty musisz być ten mądry. A jak ktoś ma wywalone ego, no to co potrzebuje więcej? Wiesz, o co chodzi? W rozmowie często jest tak, że po prostu potrzebujesz poparcia. Wiesz, nie ma czegoś takiego, że ty bierzesz odpowiedzialność za to, co mówisz. Nie jest tak, że ty masz jakieś przemyślenia. Nie jest tak, że jest jakaś dyskusja. Tylko po prostu wystarczy, że ktoś cię poprze. Nawet jeżeli mówisz coś totalnie głupiego. To nawet się nie musisz zastanawiać, czy masz rację, jeżeli po prostu kilkaset osób ci powie, że masz rację. A możesz wcale nie mieć. I no... takie są właśnie przepychanki w necie.
Och, dang it. Dobrze, że z Twittera nie mam. Nie używam. No jakby mam cały czas, nie skasowałem konta. Czasami nawet wejdę, ale po prostu nic nie piszę. Też jakiś czas temu o tym gadałem. Fajnie, że jest takie miejsce jak Twitter, że po prostu masz miejsce, gdzie można wszystko napisać, powiedzmy. No wszystko, no prawie wszystko, powiedzmy. Bo jeżeli szukasz jakichś informacji, albo nie wiem, jakichś wycieków nudesów, to pewnie znajdziesz na Twitterze, bo tam po prostu znajdziesz wszystko. Ale, wow, co to? Killing mark enemies permanently increases damage. Fajnie. Ale problem jest taki, że no, ludzie są trochę głupi. Albo piszą jakieś głupie rzeczy. Nie wiem w sumie. Wolność słowa? Git. Bycie debilami? Wiecie, dla niektórych wolność słowa to jest po prostu wyzywanie innych. Można dyskutować, czy to jest wolność słowa, czy już jakieś przestępstwo. Ale dla niektórych wolność słowa to jest na przykład życzenie komuś śmierci i najlepiej zrobienie komuś czemuś. No i wtedy to już nie jest wolność słowa, to jest trochę już coś innego. No nie. Ludzie są trochę głupi. Nie mówię wszyscy, ale jest dużo głupich ludzi na świecie. Właśnie w takich miejscach jak jakieś Twittery, po prostu internet, to widać tych ludzi. Widać te skrajności, widać na ile ludzie sobie pozwalają, albo jeszcze lepiej, ile by w ogóle chcieli robić. Co to jest? Nawet nie... Ale on strzelał! Strzelał ogniem! Ognia! Tak mówili w tym teledysku Sabatonu. Nie wiem, gdzie może być boss. Czy ja dam radę z bossem? Jestem w ogóle na difficulty ICU. Nie wiem, kto mi widzi, ale mam nadzieję, że jak widzi mnie, to na przykład... Widzisz mnie? To tak mówił Brek. Widzę! Cały łeb. Jeżeli mnie widzisz, to nie wiem, powiedz mi, gdzie jest boss. Ej, fajny ten dron, mam nadzieję, że nie... Wow, let's go! Jestem mega dobry w klikaniu. Mógłbym zostać hazardzistą na przykład i grać w jednorękiego bandytę zamiast tutaj. Tam to też na pewno wymaga umiejętności, a nie szczęścia. Jestem mega dobry w farmieniu czerwonych przedmiotów. Aha, crowbar. Która jest godzina w ogóle? 14.49, czajcie. Ja w ogóle nagrałem dzisiaj Ajzaczka. Nagrałem dzisiaj Ajzaka. I od razu się wziąłem za Risk of Rain. Wrzuciłem już ten film z Ajzaka, ale nie robiłem jeszcze miniatury, nie ten, bo zazwyczaj nagrywam trochę później i na przykład muszę zrobić tę miniaturę dopiero ten. Dopiero, w sensie od razu muszę zrobić miniaturę i dopiero zacząć nagrywać drugi film. Co to jest, mapa? O, to jest mapa. Nie wiedziałem. To muszę iść w dół, czekaj. W dół i w prawo, dobra, poradzę sobie. No. Coś miałem powiedzieć, zapomniałem. Aha, no i dzisiaj po prostu tak wszedłem od razu po Ajzaku i jestem taki trochę, powiedzmy, wiecie, rozbudzony w gazie. Kawy się napiłem, jest lepiej. I taki trochę jestem lepszy do gadania, myślę. Nie było tej przerwy takiej. Więc spoko, fajnie. Całkiem git. Gdzie są potwory? Potwory powiedziały nie i wyszły. O, dang it. Ej, trzeba mam dwa razy shielda. Chyba drugi stack ładuje mi z czegoś. Nawet nie wiem z czego.
mój dwa staki tego shielda swojego. Fajnie. Czemu są drzwi kolejne? Drzwi za drzwiami. Bez sensu. Kto wymyślił drzwi? Nie wiem, co jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć. Mam ochotę jeszcze skończyć po prostu ten odcinek. Trwa już prawie godzinę. What the fuck? Aha, bo jeden run jakby wtopiłem i tam było z 20 minut już. No to jak o tym pomyślę w taki sposób, to... to trochę się to wydaje bardziej logiczne. Hmm. Czy to już jest boss? Hej, to jest boss chyba. Mógłbym jeszcze poeksplorować trochę. Dobra, niech będzie. Myślę, że dam radę. On nie jest aż taki silny, prawda? Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Biję go, używam shieldów, robię rzeczy, jestem invincible, moje drony biją, może je naprawię jak coś. On mnie strzela, oj. Mięsko muszę sobie podnieść, uciec trochę. Zaraz puszczę to, drugie. Będzie git. Ja nie mam za dużo survi itemów, mam wrażenie. Gdzie on jest? Chodź tu, chodź na dół. Dzięki. No i boję się tej drugiej fazy, gdzie on jest jakąś glizdą albo coś. Czy to już jest trzecia faza? Nawet nie wiem, on ma kilka tych faz. Gilded Worms. To niezły Worms. Grałem kiedyś w Wormsy. Ej, tutaj powinien dobrze siąść ten laser, nie? Aha, jeszcze ma trzecią fazę, gdzie... jest znowu chłopkiem, tylko takim odpalonym bardziej chyba, nie? Nie, no mega ten laser bije go, bo on go bije w te różne segmenty chyba. Dlatego to jest silne. Dobra, porobiony. Teraz jest tylko ta ostatnia faza. Ej, challenge! Wow! Dobra, spokojnie, gościu. Nic nie widać, co się dzieje na ekranie. To jest trochę to, co mi przeszkadza w tej grze, ale myślę, że też trochę jest rozwiązane w dwójce. Więc nie mogę się doczekać, aż pogram w dwójkę. Że dwójka jest taka bardziej przejrzysta i trochę ciekawsza. Po prostu lepsza gra. Więc no ja myślę, czy ja chcę robić... czy ja chcę robić Risk of Raina na 100%? Dobre pytanie. Nie wiem. Co chcę zrobić w ogóle? Czemu na tej pięści mam zaznaczone jakieś 5? Jakieś takie kreski, jak nie wiem, jak rundy w zombies. O co chodzi? Co to mi się stakuje? Co ja robię? Dobra, wygrywamy se. Pozdro. Wygrałem. To było w miarę łatwe. Mimo, że mam I'm coming for you poziom trudności. To jest chyba już prawie najwyższy. Albo już najwyższy, no bo ten termometr to już tam prawie wyskoczył do końca. Czy już mogę i... O, zapomniałem, on ma jeszcze jedną fazę. On ma 4 fazy? Ile boss może mieć faz? Zapomniałem o tym. Myślałem, że to już była ostatnia. Jejku, nie mogę podchodzić tak blisko. Czy jakieś drony mi się zniszczyły? Może on nie niszczy dronów, może jest miły i nie niszczy dronów. Dobra, trzeba... Wow. Aha, bo on jest na dole. Myślałem, że on jest tam, na tym laserze. Dobra, nie, no radzę sobie jakoś. Coś robię. Ważne jest to, żeby go bić przede wszystkim, a że ja tego shielda mam i nawet go używam. Oh fuck. Ale do dupy miejsce wybrałem. Najgorsze miejsce na świecie. Najgorsze miejsce na świecie sobie wybrałem do stania. Tak, tam oberwałem mocno. I znowu. To jest ten leczniczy dron. Ile ja mam siana w ogóle? Potrzebuję leczniczego drona na pewno. A ten bijący, no to trudno. Jakby damage sam będę musiał robić, nie? Ale odwaliłem lipę. Ten laser mi tak skosił. Oj. On jest w ogóle chyba nieśmiertelny w tej chwili. Albo to ja jestem nieśmiertelny? Nie wiem, co było nieśmiertelne. Widziałem tylko napis, że nieśmiertelność. Ała. Dobra, robię go, robię cię. Jesteś robiony w tej chwili.
O nie, o nie, o nie, o nie. Nie. Dobra, byłem nieśmiertelny chyba przez tą chwilę na szczęście jeszcze. Jejku! No nie mogę go bić. Ding, dung, dung. Difficulty, ha, 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 ha. Dobra, elo. Jesteś zniszczony, gościu. To było dość trudne, myślę. Dzięki, pozdro, wygrałem. Leave the planet. Holy moly, holy moly. Albo była lipa, jakby się okazało, że nie włączyłem nagrywania. Albo na przykład, nie wiem, coś wyłączyłem, dźwięk, głos. I nie mam dalej ustawione, żeby mieć jakiś backup. Man. Jest okej, okay, jest okej, okay, jest git. Wszystko wyszło. Coś odblokowaliśmy na pewno. Może mamy z dwie nowe postacie kolejne. Ja wiem, że tutaj ja grałem wtedy i miałem całkiem sporo odblokowanych rzeczy. Jakbym chciał... Akrid, może być Akrid. Ja mam dość sporo rzeczy odblokowanych, miałem. Teraz nie wiem, gdzie to się patrzy? Tutaj? Gdzieś było procentowo napisane, ile gry mam. Przeszednięte w settings? Nie. Gdzie? Tutaj? Gdzieś było napisane. Bo pamiętam, że jak kasowałem save'a... Stats and high scores. O, to jest bardzo ładnie w ogóle rozpisane. Game completed. Ja miałem chyba 60% wtedy, a wcale nie grałem aż tak dużo. Więc no... myślę, że możemy spróbować zrobić 100% w tej grze. Nie wiem, ile to zajmuje, ale nie wydaje się aż takie ciężkie jak na przykład w Isaacu. W Isaacu to jest okropne. Zresztą widać po tym. I możemy wtedy przejść na Risk of Rain 2. Ja wiem, że w Risku 2 na pewno też jest więcej rzeczy do robienia, jakieś sekrety, dziwne rzeczy. To może właśnie wtedy bym trochę czasami z poradnikiem, czasami z wami, czasami może właśnie Anterias by mi wytłumaczył, albo ktoś, jakbym grał duo, albo w jakiejś ekipie w ogóle. Ja się trochę boję w ekipie grać, bo ja wtedy się robię małomówny i bardziej zostawiam pole do popisu innym. Ale to też potrafi być ciekawe, ale niekoniecznie dla moich widzów, no bo jeżeli przychodzicie na mój kanał i chcecie mnie, no to jeżeli będzie, nie wiem, 4 osoby, to nawet nie, że będzie 1/4 mnie, tylko może nawet mniej. Więc no, to tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję za oglądanie bardzo. Pamiętajcie subskrybować, łapkę w górę, komentarz. Oglądajcie sobie inne rzeczy, jak przypominam, bo mówiłem na Isaacu, ale tu może ktoś ogląda to, a Isaaca nie, albo już zapomniał. Że prawdopodobnie sobotę, niedzielę nie będzie odcinków, żebym sobie mógł odpocząć, albo przynajmniej w niedzielę. Ale to zależy, jak mi się będzie chciało, albo jak będę zajęty. I w ogóle nie traktujcie tego kanału, że to jest jakiś huge rzecz, że będzie zawsze, albo że jest daily, bo to jest takie bardzo umowne, nie? Ja staram się nagrywać daily, ale jakby nie było, no to też tak, no, nie przejmujcie się i na pewno nie narzekajcie na mnie. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Zastanawiam się, czy coś jeszcze. Chyba takie słowa końcowe po prostu, no. Kolejny Risk of Rain, kolejne narzekanie na internet i twórców, i rzeczy, i filmiki. Man, urodziłem się w złej generacji. Dzięki za oglądanie. Kciuk dla was. Nie wiem, bo klepnięcie w zakole. To takie, też takie. Idę. Dzięki za oglądanie, nic więcej nie powiem. Elo.